Dobra, rozpoczynam nagrywanie. No to co? No to lecimy z tematem w takim razie. Dobra, kiedy z boku wyjść? Już. No to już wychodź. Mam nagrywanie włączone. Możemy ruszać. Ty MPD ma softy? Poczekaj. Saubery softy będą. Pamiętaj, że dwie synchronizacje są w czasie formującego. Nie, pieczęć ma super softy. Dobra. MPD tylko. A co on po... Nie, on mnie nie pomylił, specjalnie tak jedzie. Zobaczymy. Czyżby czuł się na tyle pewny, że pojedzie na jeden postój przez 160? Ciekawe. Może coś wyczarował. MPD matematyk, no co już mogę rzec. MPD matma. No śmiejemy się, ale prawdą jest to. On akurat wyliczenia ma. Widać, że tutaj nikt nie dogrzewa, chociaż nie, ktoś tam dogrzewa, jakiś Zauber z przodu chyba. Czyli tak, Pieczur. Nie, to jednak MPD, bo przed Lukianu to było. MPD, także będzie ciekawy początek wyścigu, bo będzie walka później. Ja muszę oszczędzać, bo ja pierwszy postój mam zaplanowany najdłuższy. Ja na 8 zjeżdżam. Kiedy? Na 8 po okrążeniu. Ja tak samo na 8 zjeżdżam. To ja mam na 9. Chociaż nie, też nie, czy nie na 8. Ja 7 albo 8 zjeżdżam. To chyba mam tą samą strategię co Lukianu. Ja 7 albo 8 zjeżdżam. A ile zalałeś? 75. A to będziesz tą samą co my. Dobra, czyli wszyscy jedziemy w tym samym kółku. Dwa razy 75, potem biorę 40. No i ona ostatni posty możesz nie zalać. O ja prawie szykuca pierdolnąłem przez Piotera. No bo Pioter dzwoni przed szykucem, więc szykuc dość był blisko ciebie. To nie ma co winić szkuca. Ja to hamulce grzeje tylko i ty, elo. Jo. Uważaj wef. No hamulców tak. Opon to już, chociaż to miał opon też. No jeżeli hamulce są za bardzo niedogrzane, znaczy wiesz, żeby odpowiednia temperatura była, nie? Bo też one się chłodzą. Natomiast no mówmy się, co innego jest hamować na zimnych hamulcach, co innego jest hamować na rozgrzanych. Wiecie chyba to ogrzewać na hamulce. Wszyscy to ogrzewają. Prawda? Nie ma lipy. Ja się staczam. No nie ma lekko. Spokojnie, jeszcze tylko jeden. Dobra, są światła. Good luck. Powodzenia. Boję się, że źle wystartuję. Kijowy start, Maciek lepiej wystartował. Pieczyk chujowo. Cały jestem. Na razie wszystko, wszyscy. Chwila prawdy. O, dobra. O, Piotr. Oj, nadziałem się na Maćka. Marcel mnie przeda. Dobra, jestem cały. Ale MPD blokuje. Widzę, tam McLaren poleci. No. A
tyle poleciał z tego blokowania. Tu widzę też jakiegoś Zaubera. W ogóle to jest ciasno w opór. Ja jestem w kanapce McLarena, panowie. No i znowu. Ten jako prędkość maksymalną ma. Jezu, brawo dla McLarena, kurwa. Kurwa mać. Nie podoba mi się mój ping. Ale Marcin zaatakował. Zaczyna się rozdzielanie grupy. Luciano prawie by tam we dwóch wjechał. Patrz jak McLaren blokuje. No Maciek. Dwa, dwóch biorę od razu, jolo. No widzę. Kurwa. No żeś... Ła, Marcel z Binalla. A oddałem Maciekowi pozycję. Widziałem. A on Maciek będzie blokował teraz. Musisz go na prostej złapać. Jak ja na prostej... Nie miałem limitera i wyprzedzałem. Dobra. Pieczek traci, powiem wam panowie. Dobra. Szyku sprowadził przez chwilę chyba. Różnie. Ja będą punkty w tym sezonie. Cierpliwości. To jest bardzo tłoczno, tak, że może być różnie. Pieczek blokuje teraz. No szyku z MPD-im walczą. Nie wiem, Jolo robić, a was sobie? Nie wiem. I u mnie Maćka tego tepie. A, czyli nie, myślałem, że to u mnie są lagi. Się boję go wyprzedzić. Ja się boję przejść tego McLarena, bo go tepię. Aj cholera. Pierdolę, wyprzedzam już go elo. Kontra. Kurwa, teraz Maciek wyprzedza. No widzę, potrafię nawet tam pojechał. O! Popieczek blokuje. Dobra. Dobra, Lukas już nie jedzie. Tarka. Jedzie Tarka. Jak coś, to uważaj, będę za tobą. Uważaj, jadę z lewej. Prawą biorę. Dobra. Mówię, tempo mam do czołówki jetera na wyścigu. Chyba wszyscy ustawili pod tą maksy. A to wygląda. Epini ma w górę 154.
kurwa. Idę. Hamuję. Dobra. Spokojnie. Maciek blokuje. Pieczyka, tak. Widzę. To jeszcze nie radzę. Ostro. Też strzeliłem. Ale jestem cały. Pieczyk nie ma tempo. No tutaj jest ciężko odskoczyć. Kto blokuje? Maciek czy Pieczyk? Na razie Pieczyk jest z przodu. Fuck. Ale Maciek blokuje strasznie też. Uważaj, bo tam teraz będzie... Znaczy, ty nie musisz w sumie. Wow, ależ Maciek to zwolnił. No dobra, zobaczymy co będzie tym razem. Pieczek blokuje to tak z niebo start, nie? Dobra, potwierdziło się. No, Pieczyk się trochę za agresywnie nadział. Bok w bok. Będzie Hasley Bottas? Teraz zobaczymy. Ło! Wow, pięknie oparty. Fuck. Tobie już nie wyszło. Nie. Podaję go, zahaczyłem Pieczyka. Zahaczyłem Pieczyka i poleciałem za ładnie. Pieczyk, jak późno może hamować. Nie tym razem, panie Pieczur. Dobra, Maciek tu za szeroko. Dobra, na razie ja Maćka nie podgonię, by tak coś we w to łapnął ode mnie. Jeszcze nie tutaj, bo się rozbijemy. Dobra, ja jadę lewą. Nie, wolę hamować coś nie. O, trochę przestrzeliłem. Dobra. Ale kontr zabiłem. No widziałem, aż Pieczyk cię wprzedził. Uważaj. No niestety, Pieczyk tak późno hamuje, że nie ma opcji.
Ale pieczek tu fatalną linią pojechał, uważaj. Mówię, kurde, przyboczyłem tempo. Zjeżdżasz teraz, czy jeszcze trzymasz jedno? 7, mam 18 litrów. To jeszcze wytrzymasz. Wow! Kurde, Patryk, żyjesz? Żyję, ale tracę. Dobrze, że to się stało tuż przed boksami. Pod lag był znowu serwera. No teraz też chwilkę minęło, zanim mnie przyjęli. Trochę pecha z drugiej strony. Szczęście, że tak blisko boksów. A dobra, 13 sekund jest skrzydło. Będę musiał zacząć na powtórce. Bo na pewno cię nie dotknąłem. Znaczy to bardziej chyba, ja nie wiem, czy z pieczykiem jechałem bok, ale to mówię, muszę zobaczyć, bo... Ciężko powiedzieć. No nic, jedziemy dalej. Dobra, Quercia już nie ma. Piotr, to samo to, że duża grupa zjeżdża. Boję się o drive-thru. Dobra. Kurde, prawie podciąłem Maćka. Dobra. Minimalnie wyjechałem przed nim. Boję się o DT, bo przekroczyłem o chyba kilometr. Mam DT. Dobra. Dobra, teraz trzeba by cię przeprzedzić Maćka szybko. No niestety, skrzydło i popsuło sprawę, no ale trudno się mówi. Kurde, Maciek mnie blokuje. Dobra, Piotr zjeżdża do boksów. Nie, yeah, pieczek zjeżdża. Kurde, prawie na blanszy. Jolo robię na blanszy. Mojo, pierdolę to. Albo szykane, kurde. Opuścić szykane? Lepiej nie. Kurde, prawie przydzieliłem go w szykanie już. Przykład może stracić przez to, że tunelu nie ma. Dobra, mam już za sobą. Muszę teraz odjechać Maćkowi. Jest na prostu, mnie bierze jak szmaty, kurwa, ten Maciek. Mnie tak MPD z materiału brali.
Ja potrzebuję zakrętę, żeby przejść Maćka. Kurwa, znowu przez tego lagi co chwilę uderzam go. Luki, no widzisz, jak je blokuje ten Maciek, nie? Ciekawe jak. No sam odjechał. Ale blokuje mnie jak strasznie. Pieczek zjechał. No to Piotr ma tyle leje Piliano na jeden postój. A Piotrek miał super softy czy softy? Supery. I teraz lepiej, żeby trzymał im. Może zdążę sprawdzić teraz. No oprócz MPD'ego to mają obaj czerwone. Te czerwone mi nie pojadą na 1-5. No mnie materiale dziwi, bo Piotr to akurat jak mnie nie dziwi. Aha, podciąłem pieczyka. Dobra. Ale ty nie masz przypadkiem przejazdu przez box? Nie. Dobra. Ale podciąłem pieczyka jakimś cudem. No Marcel jest blisko pieczyka, to widzę. A ta to trójka, no to jedzie koło siebie. Pewnie teraz jadą. Jezu, znowu dogoniłem Maćka w trybie ekspresowym i będę znowu blokowany. Taki urok toru. Dajcie mi zakręty, to go wezmę. Masz przed sobą. Żółta, Marcel. Dobra, koniec dla Marcela. A, poleciał tam, dobra. Ja rekord toru. Rekord toru, minuta 41 dziesiąta. MPD jedzie dalej. Piotr z Matele zjechali. Dobra, wyprzedziłem go na dwa stopie S. Dobra, Szykus ich wyprzedził i Luciano widzę też, a Piotr będzie przed. Ja będę się męczył z nimi. Mhm. A martwię się, bo zaraz mnie na prostej łyknie, kurde, znowu Maciek. No to panowie, liczyć mogę pogrzeb, kurwa, na swój. Bo kurwa będę blokowany. Jezu, jak tracę do tego... MPD zjechał. Koniec wyścigu. A kogo? Mój, koło urwane. Czemu? No, wyleciałem. Płon. Patryk, patrz, kurde, co się... Jak ja jestem blokowany przez Maćka. Na razie to ja na MPD'ego patrzę. Dobra, panowie, Patryk, YOLO robię. Zaraz prawda na powtórce. Na razie patrzę na MPD'ego. Dobra, będzie chyba trzeci czy czwarty. Ktoś jeszcze zjechał chyba. Dobra, Materele. Przed Pietrkiem wyjechał. Może Materele za pokarę. I on stop and go złapał. Dobra, to ja już sprawdzę ten twój manewr. No i ono, wykalkulowane. Mówię, ja tu jestem połapą, piąty już jestem. MPD, no, trzyma się przed Piotrem na razie. Na prostek i mnie bierze jak szmatę.
Ale żyję, połowę wyścigu przejechałem. Wytrzymaj dwie trzecie, to będziesz punkty miał. Znaczy dwie trzecie, czy czwarte, sorry. Chyba znowu YOLO robię. Albo... To był, nie wiem, czy to było dobre miejsce, teraz będzie od ciebie szybszy. Mogłeś się wstrzymać. Ja mam dobrą linię na blokowanie. Idiota, kurwa, idiota. Pa, znowu będzie szykana. Pa, teraz to przestrzeliłem. No, za duża była różnica, to było do przewidzenia. Zobaczymy, czy Piotr się złapie z Empilim. Dobra. Tylko umówmy, że MPD jedzie na endpostu i to jakby... I tak mimo wszystko lideruje. A ciekawi mnie, czy Maciek będzie boksował jeszcze. Zobaczymy dopiero. A na razie jest troszkę lipa w pierwszej czwórce, bo rozjechali się trochę. No, Matelera to po punkcik jedzie teraz. Ale i tak będzie zwiększył agę nad Kelperem. Ja robię rekordy toru cały czas. No, oczywiście musiał być teraz na jego członek. Ja jestem blokowany strasznie. Dobra, ja się wyciszam na chwilę, będę pewnie odzwaniał, jeżeli się uda. Mikrofon muted. Kurde, połowę wyścigu jestem blokowany przez tego Maćka. To pozdrawiam. A na prostych mnie bierze jak szmatę. Aha, na neutral rzuciłem. Ja go doganiam w ekspresowym tempie tego Maćka. Jezu, jak mnie na prostych łykają. Mnie też jak łykaj na prostej, ale w zakrętach to ja byłem lepszy. O, Maciek zjechał. Trzeba podcinkę robić już. Teraz ja muszę szybkie okrążenie pojechać, żeby się do Szykuca maksymalnie zbliżyć. Ja nie wiem jak ty, ja chyba zjeżdżam, Zaro. No ja teraz zjeżdżam na tym okrążeniu. 40 starczy? Nie wiem, ja nie pamiętam ile tam zalałem. Biorę 50 w razie W, albo nawet 55. To jest koło 50. Thank you.
Microphone activated. Ja się tak zdaje, że przed Maćkiem będę. Dobra, Luki zjechał. Szykus ja był wcześniej. Piotr, nie wiem, czy zjeżdżał. Patryku, 55 starczy? Nie wiem, teraz mi się nie chce liczyć zbytnio. Dobra, Pieczór pewnie też zjedzie. Nie, Pieczór jedzie dalej. A Pieczór na żółte wziął, no to on już jedzie do mety, ale Szykus go pewnie weźmie dość łatwo. Piotr, dobra, Piotr, czy wyjadę przed Maćkiem, panowie? Zobaczymy. A, nadrobiłem do Szykusa, pół sekundy. Sekundę. No, czy Matelera to wiadomo, że nie? Spokojnie, bo on dopiero wjeżdża w szkanę. 55 powinno starczyć. 48 ja miałem zalane. No to tym bardziej starczy. No to podcięcie poszło. No to dobra, Wewam, no to zostaje ci tylko dojechać do mety. O, tam w ogóle jest walka, jest Szykuca, Pieczyka i Lukiego, także może być ciekawe. Pieczek nie tyle, no. Pieczek tempa nie ma. Pieczek w ogóle na żółtych jedzie. Teraz. Więc jedzie na twardszej gumie. No to jest na razie woda na błyn dla Szykuca. Będzie mnie blokował, tylko ja próbuję na nim wymyślić. Brawo, Luki. Nie wyszło ci trochę. No niestety zepsułeś sprawę. No i Matelele wraca dzięki temu na podium. Znaczy na podium, na czwarte miejsce. No, a ja czekam na nagranie tego od Matelele. I tam rejs Pieczyka będzie na pewno. No, nawet Wefog nie jest tak daleko. Jeszcze może złapać. Bo będzie mieć świeższe opony. Opłacało się tempo wyścigowe ćwiczyć niż pole u mnie. No widzisz. Pierwsza dwójka jest znana, ale co będzie dalej to zobaczymy. Ale Piotr na drugim miejscu to jest niespodzianka. Tylko pytanie, czy mu karta graficzna wyrobi, ale nie mówmy hop. Jeszcze jest daleka droga. Ale niestety, no, aż Pieczek musiał napisać, ale rozumiem chłopa. Bo tak mnie nie blokować z jednej strony. Bo cały czas zajeżdżał. Ile mam przewagi nad Maćkiem? Nad Maćkiem? Duża to jest pół minuty przewagi. Znaczy sprawdzę po pomiarze, bo on dopiero będzie przez pomiar przejeżdżał. Tak, to nim się na razie nie przejmuj. Maciek to chyba spokojnie jedzie po ósme miejsce. A on w ogóle był dwa razy? A on był dwa razy, nie wiem, czy nie był w boksie dwa razy. Dobra, no to on już... Tak, podciąłem go no. W ogóle w boksie. To już nie zwracaj uwagi na niego, ty się tam skup na Pieczyku, co jest przed tobą. A jak tam w ogóle te chłopaki mają? Dobra, to jakie kółko zrobiłem PD? 41,5, a Piotr? 42,2, to niestety. Patrz już, Patryku, ile już Pieczyka tracę. No będę ci teraz oglądał, bo to będzie jedyna walka, jaka będzie na torze. Reszta się rozjechała. Niecałe cztery kółka do końca. Ktoś mi snopa wysłał? O, Marcel wysłał, zobaczmy. Idź pan z tym sim racingiem. A. Co zrobił? Nie, twoje DFGT wysłał.
Co, na DMGT jechał? Nie, na G29. Dobra, skup się. Nie zrób tego samego co Luciano. Ja uważam. Nie chama go, nie to. Nie, nie robię YOLO. Powiem prosty, chłyknie. No jo. Musisz zakrętem korzystać, bo różnica opon. Kurwa, musiałem sprzęgło użyć trochę. Uważaj, bo idziecie bok w bok. Dobra, ciąg dalszy. Trzy kółka do końca. Wreszcie obaj pojechali. Zobacz, jaką przewagę mam w zakrętach. Widzę. Tylko musisz to wykorzystać. Gdyby nie był blokowany, to bym był wyżej, mi się zdaje. Ale inni też tak nie powiedzieć. No, fajne, no. Uważaj. No, tu ci muszę przyznać, że ci wyszło. I zaraz będę wyruchany na prostej. Mówię, że jest, ja jestem ruchany na prostych. Czyżby przedostatnie? Różnica 42,4, 42,9. Nie ma co. Dobra, patrzymy dalej. Agresywnie, ale wyszło. No to cóż, Wef, odskocz. Jeśli chcesz być przed nim. To jest ten czas. Dobra, MPD się bierze za ostatnie okrążenie. Kadera kotoru. No nie widzę, kto ma fasta, bo oczywiście już nie jadę. A do szykuta nadrobiłem gruzo. No ale już jest za późno, już go nie dopadniesz. Ja bym go pokonał, myślę. No ale sam jesteś sobie winien. No za bardzo chciałem, myślałem, że mnie przepuści, a on nie odpuścił. Ja bym odpuścił na jego miejscu, ale on to nie. No ale niestety raczej to tobie wpadnie kara, bo to jednak ty żeś nie jechał linią wyścigową. No nie, bo myślałem, że mnie przypuści. No, zbyt odważnie, proste.
Dobra, tu już raczej nie będzie walki, więc ja już sobie przeskoczę na Epidiego. Już chyba po raz trzeci zwycięży na tym torze. Tak jest. Jaką karę mogę dostać za to? Ciężko powiedzieć, pewnie coś z 20 sekund, bo uszkodzenia sekund. Były. Zależy. To się jeszcze zobaczy. Piotr II, a więc jest mała niespodzianka. Na szyku zgarnie trzecie miejsce. A ma tyle i tak dobrze, bo czwarty. Znaczy, sorry, Cega na tyle będzie piąty. Znaczy, na razie. Dobra, Luki czwarty, a Tele będzie piąty. No i już prawie wszyscy, jeszcze tylko Maciek. Potencjał miałem, ja jednak, bo najszybsze okrążenie. Kto ma najszybsze? Ja mam. Już sprawdzę jakie. 49. No ja nie widzę. Tak, 49. Dobra. Tylko że oni pod prędkość mieli, dlatego trochę wolniej jechali, ale ciężko się wyprzedzało. Ja byłem pod tego docisk. Dobra, Maciek zgarnie ostatni punkt. Taki sam jak na tego. Tak. Jak na kwalach, oni musieli zmniejszyć. Docisk. Kwercy paliwo. Prawda.